Witam Państwa. Nazywam się Jacek Nędzyński. Jestem impresariem i menadżerem wykonawców muzyki poważnej od 1981 roku. 10 lat później założyłem prowadzone do dziś własne impresariat artystyczne. W gronie reprezentowanych przeze mnie artystów mam zaszczyt gościć pianistę i pedagoga, profesora Jerzego Marchwińskiego. Profesor Jerzy Marchwiński przez wiele lat prowadził intensywną działalność koncertową, głównie w zakresie kameralistyki fortepianowej, partnerując takim m.in. artystom jak Ewa Podleś, prywatnie małżonka profesora, Maureen Forrester, Regine Crispin, Teresa Żylizgara, Andrzej Hiolski, Konstanty Andrzej Kulka. Nagrał 25 płyt kompaktowych. Działalność koncertową łączył z prowadzoną do dzisiaj aktywnością pedagogiczną. Profesor Jerzy Marchwiński był pomysłodawcą, założycielem i wieloletnim kierownikiem unikatowej w skali światowej Katedry Kameralistyki Fortepianowej na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. Był założycielem i wieloletnim prezesem Fundacji Partnerstwo w Muzyce, a także założonego kilka lat temu przy Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy Centrum Muzycznego Partnerstwa. Propagowanie partnerstwa w muzyce, a nawet szerzej partnerstwa w życiu, jest życiową pasją profesora Jerzego Marchwińskiego. Tematyce tej poświęcił liczne publikacje i wykłady. Walczył w pierwszej kolejności o to, żeby pianista oraz występujący z nim inny artysta, skrzypek, śpiewak, flecista, często określany mianem solista, byli postrzegani i traktowani równorzędnie, jako wspólnie kreujący artystyczne wykonanie partnerzy. Zapraszam na poświęcony tej tematyce wykład. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Witam serdecznie państwa i przystąpię do refleksji o muzycznym partnerstwie. Będzie to garść refleksji osobistych, a nawet autorskich, bowiem pomimo używanej przez muzyczne środowisko wspólnej terminologii, nigdzie nie natrafiłem na jakiś wyraźnie podobny do nich ślad, ani zdecydowane pokrewieństwo. Od nikogo o nich nie słyszałem, nikt mnie ich sensu stricto nie uczył. Są rezultatem mych doświadczeń i przemyśleń tych z czasów intensywnej obecności na estradzie, z której los mnie nieodwołalnie usunął, i tych z sal wykładowych, w których wspólnie z mymi podopiecznymi poznawaliśmy tajemnice sztuki tego być może najpiękniejszego i najbardziej wyrafinowanego owocu ludzkiego ducha. Motywy. Z mych poglądów o partnerstwie tłumaczyłem się na wykładach, w studiach nagrań i podczas emisji telewizyjnych. Tłumaczę się teraz przed adeptami sztuki muzycznej. Pomyślałem sobie, że może spróbowałbym zostawić jakiś ślad pisanych, może nieco trwalszy od koncertów.
Poza tym podczas wędrówek bibliotecznych i internetowych nie znalazłem żadnej publikacji o partnerstwie człowieka z człowiekiem. Trochę się nawet zdziwiłem, ponieważ postrzegam udane partnerstwo jako coś szczególnie ważnego. Jest to, moim zdaniem, dominanta sukcesu współżycia, a w rzeczywistości nas, muzyków, których zaledwie niewielki promil egzystuje jako wykonawcy indywidualni, partnerstwo wydaje się być przewodnią wartością samorealizacji zarówno profesjonalnej, jak i ogólnej życiowej. A tak o tym partnerstwie cicho. Próba określenia terminu partnerstwa. Moje wystąpienie miało nosić tytuł Wykład o muzycznym partnerstwie. Zmieniłem go jednakże na Refleksję o muzycznym partnerstwie. Prelekcja lub wykład kojarzą mi się z klimatem nauki, z oczekiwaniem sformułowań skierowanych ku ogólnieniom, nawet ze szczególnym poszukiwaniem prawidłowości i jedynie słusznych rozwiązań. Zdecydowanie czymś innym jest klimat refleksji, który doskonale się realizuje w pewnej swobodzie indywidualnych, osobistych sformułowań, zachowujących margines dowolności, unikatowego spojrzenia na problemy. Nie waham się podpowiedzieć, że refleksje dopuszczają też możliwość obcowania z tajemnicą, która niekoniecznie musi być do końca poznana i nazwana. Na swój prywatny użytek posługuję się takim prostym, być może nawet nieco trywialnym porównaniem różnicy pomiędzy nauką i sztuką. Jest to pojęcie krzyżówki. W nauce jak w krzyżówce. Jeśli wszystko się zgadza w poziomie i w pionie, problem jest rozwiązany. A w sztuce często wszystko się zgadza i w poziomie, i w pionie, a sztuki nie ma. Refleksje, którymi chciałem się z Państwem podzielić, przynależą do świata muzyki, nawet jeśli bezpośrednio nie rezydują w świecie dźwięków. Dotyczą jednakże unikatowej rzeczywistości wyjątkowej grupy ludzi, naznaczonych znamieniem artyzmu i tajemniczych dyspozycji zwanych zdolnościami. W rzeczywistości tej trudno by znaleźć rozwiązania jedynie słuszne i jedynie prawidłowe. Tu jest miejsce dla intuicji i szczególnej wrażliwości. Oczywiście cały ten świat wspiera się na fundamencie możliwej do nauczenia się profesji i specyficznej wiedzy, bo profesji można się nauczyć. Chyba jednak jeszcze nikomu nie udało się nauczyć talentu. Jestem głęboko przekonany, że te moje refleksje odnoszą się właśnie do sztuki i być może okażą się komuś przydatne w znalezieniu swojego miejsca w niełatwym świecie bycia artystą. W moim osobistym postrzeganiu widzę trzy idee, które wiążą ludzi ze sobą i stanowią istotną część sukcesu ich współżycia. Jest to miłość, czyli uczucie, przyjaźń, czyli sojusz i właśnie partnerstwo, czyli mądrość. Internetowy almanach wyraźnie wskazuje na uprzywilejowane usytuowanie miłości w literaturze. To oni wylali morze atramentu autentyczni geniusze niemal od zarania ludzkich losów aż do chwili obecnej.
to Salomonowa pieśń nad pieśniami, niemal cała grecka mitologia, niezliczone wiersze i poematy, powieści i przypowieści. Wprawdzie idea przyjaźni przewija się przez Iliadę, nawet Biblię i twórczość znakomitych literatów, łącznie z Cervantesem, Goethem czy naszym Kresickim i Prusem, ale w porównaniu z miłością jest to część znikoma. A o partnerstwie nic z literatury, ostatnio trochę dziennikarskich sygnałów. A przecież wydawałoby się, że to właśnie partnerstwo pomiędzy ludźmi wydaje się być niemal pewnym i skutecznym gwarantem sukcesu współpracy i współżycia z drugim człowiekiem. To partnerstwo oferuje chyba najwięcej szans udanego, trwałego kreowania wspólnej rzeczywistości. Z miłością różnie bywa, bo miłość to cygańskie dziecię, ani jej nie ufaj, ani wierz. Przyjaźń też nie zawsze wytrzymuje próbę konfrontacji z rozmaitymi, trudniejszymi sytuacjami. W moim postrzeganiu i oczywistym uproszczeniu miłość dominuje do czasu ślubu i wesela, a potem większość bajek kończy się zdaniem i potem żyli długo i szczęśliwie. Może dlatego, że wprzód byli kochankami, a potem przecież mieli się w partnerów z szansą udanego bycia razem, aż do finalnego rozstania. Niekiedy wydaje mi się, że partnerstwo wciąż oczekuje swojego Szekspira albo naszego Kotarwińskiego. Moje osobiste refleksje to być może drobna, bezprecedensowa i pionierska zapowiedź czegoś dotychczas nieistniejącego. Kiedy zacząłem je spisywać, ze zdumieniem uświadomiłem sobie, że obraz partnerstwa, muzycznego partnerstwa, wcale nie jest odległy od partnerstwa międzyludzkiego, że wręcz pomijając specyfikę pojęć muzycznych, właściwie mówi o tym samym. Dlatego też traktuję temat muzycznego partnerstwa jako rodzaj pretekstu, narzędzia, które może służyć próbie ogarnięcia tego fascynującego zjawiska. Teraz trochę o osobistej historii. Archiwalne sprzed ponad 60 lat nagranie Podróży Zimowej ze znakomitym Edmundem Kosowskim, będącym wówczas w apogeum swej formy, ze mną, zaledwie świeżo upieczonym absolwentem ówczesnego PWSM, stało się zaczynem mej życiowej pasji. Od samego początku współpracy uświadomiłem sobie bowiem, że pieśń Franza Schuberta jest jedna nie tylko dla śpiewaka, ale dla obydwu wykonawców, śpiewaka i pianisty, obarczonych niepodzielną troską o możliwie najlepszą realizację arcydzieła. Kolejnym autorskim odkryciem było uświadomienie sobie, w moim odczuciu, ewidentnego faktu, że cała muzyczna aktywność wykonawcza ma tylko dwie formy, albo solową, indywidualną, albo zespołową, jako współpraca z innym wykonawcą. Jestem przekonany, że najlepszym kreatywnym fundamentem sukcesu współpracy wykonania zespołowego jest właśnie partnerstwo, a nie krzywy układ solista-akompaniator. I teraz kilka słów o akompaniamencie i akompaniatorze, o ich roli artystycznej i usługowej. Tak zwany akompaniament stanowi integralną część utworu i tak, jak wszystkie pozostałe, musi być wykonany bez skazy,
w idealnym kontekście relacji pomiędzy elementem wiodącym i wtórującym. Posługuję się przykładem chopinowskich nokturnów. Prawa ręka to naczelny śpiew nokturnu, a lewa to jego wtór, akompaniament. Marnie zrealizowany przez lewą rękę wtór zniweczy nawet najpiękniejszy śpiew prawej. W moim osobistym pojmowaniu nie ma zresztą potrzeby uciekania się do przykładu nokturnu. Wiem, że nawet najprostszy bas Albertiego może być wykonany marnie albo znakomicie. Może wykonanie całości degradować, może je kreować. Pianista realizujący ten tak zwany akompaniament nie powinien się rozstawać z myślą, że jest artystą, współtwórcą wykonania, wykorzystującym całą paletę swej pianistycznej profesji. W sprawach artystycznych problemy związane z relacją pomiędzy wykonawcami w zasadzie nie odbiegają od relacji partnerskich. Komplikacje zaczynają się ujawniać w relacjach obciążonych pejoratywnymi konotacjami pomiędzy tak zwanym solistą i tak zwanym akompaniatorem. W szkolnictwie wszystkich szczebli, z akademickim łącznie, popełniany jest przez pedagogów, często nawet tych renomowanych, zatrważający błąd. Zakodowują oni w świadomości uczniów pojęcie pianisty akompaniatora, od którego oczekuje się niemal wyłącznej usługi, nawet w sonatach, wciąż nagminnie określanych jako utwory instrumentalne z akompaniamentem fortepianu. Ta skandaliczna deformacja potrafi pozostawić ślad na całe życie, nawet u renomowanych artystów. Problem relacji pomiędzy wykonawcami, z których jeden jest uprzywilejowany, a drugi tak zwany akompaniator, zobowiązany do subordynacji, nawet w wymiarze trywialnym, niestety wciąż istnieje. Mnie chodzi w istocie o nierówne relacje pomiędzy wykonawcami przekładające się na rezultat artystyczny wykonania. Walor pieśni Mozarta wykonanych przez Elisabeth Schwarzkopf i akompaniatora, nawet określanego mianem cesarza akompaniatorów, jakim był Gerald Moore, i tą samą Schwarzkopf z Walterem Giesingiem, ówczesnym królem pianistów, jest dostrzegalnie inny. Wydaje mi się, że przyczyna jest głównie mentalna, psychologiczna. Albo jest się partnerem, jednym z dwóch równych wykonawców, albo akompaniatorem, nawet jeśli jego gra jest z najwyższej półki. Teraz kilka słów o wolności, która jest podstawą partnerstwa. Wszelkiego partnerstwa. Partnerstwo, jak je pojmuję, funkcjonuje tylko między ludźmi wolnymi. Podległość, wynaturzenia i deformacje wolności, choć istnieją przecież nagminnie, nie interesują mnie zupełnie. Wolności nikt nikomu nie daje, ani łaskawie nie przyznaje. Wolność jest fundamentalną potrzebą człowieka, należne mu od życia, jak światło i powietrze. Ograniczanie wolności lub próby sterowania nią są otchłanią, z której natychmiast wypełzają upiory nietolerancji i całe sfery rozmaitych udręk, jakie tylko człowiek człowiekowi jest w stanie zgotować. Jedynie gwoli porządku sygnalizuje, że oczywistych, zmiennych i ewoluujących wymogów społecznego bycia razem nie uważam za ograniczenie wolności, raczej za najszerzej rozumianą kulturę współżycia. Tę kulturę, której przestrzegania w moim odczuciu unieważniłoby konieczność istnienia wszelkich dekalogów i kodeksów.
Razem, lecz wolni, jak to z uśmiechem nazywam, zusammen aber frei. Głębokie poczucie wolności, respekt wobec oczywistej dyscypliny profesjonalnej, oczekiwań kultury wspomnianej wyżej i informacji o partnerstwie, o czym będzie niżej, taką postrzegam żyzną podstawę, nawet jeśli niegwarantowanego, to bardzo prawdopodobnego sukcesu wspólnego wykonywania muzyki, sukcesu artystycznego i zadowolenia z pełnej samorealizacji każdego z partnerów. Teraz próba wyjaśnienia pojęcia partnerstwo. W Encyklopedii Brytanica hasło partnership objawia się następująco. Partnerstwo, dobrowolny związek dwu lub więcej osób, którego celem jest prowadzenie przedsięwzięcia oraz dzielenie jego zysków lub strat. Tak brzmi definicja partnerstwa w tej być może najznakomitszej encyklopedii, jaka istnieje na świecie. Właściwie nic dodać, nic ująć. Wszystko jest powiedziane zwięźle i zrozumiane. Ale zaraz po lekturze definicji przypomniała mi się wyborna, wyczytana u wielkiego Abby Ebana mądra anegdota o dociekliwym uczniu, który zapytał mistrza, czy można w jednym zdaniu streścić całą Torę. Oto odpowiedź, którą usłyszał z ust mistrza, podejrzewam, że okraszoną nieco filozoficznym uśmiechem. Oczywiście tak. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiło. To jest cała Tora. Reszta to komentarz. Podobnie z partnerstwem. Istota encyklopedycznej definicji ma wymiar jednego krótkiego zdania. Teraz miejsce na komentarz. Oczywiście będzie to komentarz osobisty. Nigdy nie ośmieliłbym się nawet przez chwilę pomyśleć o jakimś komentarzu uniwersalnym. Zacznę od refleksji, że podobnie jak kultura i wszelkie kreatywne relacje pomiędzy ludźmi, nic nie dzieje się samo. Wszystko wymaga wysiłku, zaangażowania, mądrości, wytrwałości, może też w pewnym sensie poświęcenia i innych im podobnych pokrewnych wartości. W konkretnym przypadku muzyka warunkiem nieodzewnym jest możliwy do osiągnięcia indywidualny poziom profesjonalnych umiejętności. Nie mam na myśli jakichś wartości absolutnych. Chodzi mi raczej o poziom aktualny, uczniowski, studencki i w końcu poziom dojrzałego artysty. Spośród wielu ważnych wartości zdecydowałem się do mojego osobistego komentarza wybrać 12 bez hierarchicznej kolejności, które mogą stanowić listę potrzebnych elementów dla w miarę kompletnego obrazu całości. Taki dodekalog muzycznego partnerstwa. Są to wartość pierwsza, wspólna, wzajemna odpowiedzialność za całość wykonania. Dla porządku zacytuję fenomenalne określenie dzieła muzycznego autorstwa naszego wspaniałego, nieocenianego profesora Kazimierza Sikorskiego. Wprawdzie dzieło muzyczne jest jednością, ale składa się z wielu elementów – melodii, rytmu, harmonii, dynamiki, agogiki, artykulacji, kontrapunktu, formy i zawartości emocjonalnej. Solista realizuje wykonanie utworu sam jeden na swoją wyłączną odpowiedzialność. Jego jest sukces i jego jest niepowodzenie. W partnerskim wykonaniu zespołowym odpowiedzialność ma podwójny charakter za część utworu realizowaną przez siebie oraz za walor całości. Wykonawca działa w nieustającej świadomości, że marnie zrealizowane przez niego część utworu degraduje wykonanie, deprecjonując wysiłek i starania pozostałych jego uczestników.
Wartość druga to wzajemność. Niepodobieństwem jest wyobrazić sobie partnerstwo w jedną stronę, podobnie jak przyjaźń. Jedynie w pewnym sensie można sobie wyobrazić nieodwzajemnioną miłość. Oczekiwanie szczęścia i sukcesu w takim układzie jest osobistą sprawą u zakochanego na jego wyłączną odpowiedzialność. Zawsze myślałem, proszę mi wybaczyć, że zacytuję samego siebie, to, że ja panią kocham, pani do niczego nie zobowiązuje, a mnie do niczego nie upoważnia. Wartość trzecia to rozumienie. Rozumienie pojmuje zarówno w sensie dosłownym, jak i w sensie szerokim. W sensie dosłownym, prostym, wbrew wszelkim pozorom, wydaje się niepozbawione znaczenia. Każdy człowiek przecież, nawet we wspólnym, rodzimym języku, ma swój specyficzny sposób wysławiania się i wypowiadania myśli, indywidualne poczucie humoru, intonację i styl zwracania się do bliźnich. Nierzadko zdarzają się nieporozumienia, nawet irytujące, będące wynikiem właśnie tych pozornie błahych drobiazgów. Rozumienie szersze, głębiej dotykające całej sfery psychologicznej, to znajomość indywidualnych cech partnera, jego temperamentu i osobowości. Za ważną uważam też odmienność wynikającą na przykład z płci. Zawsze miałem inne poczucie muzycznego bycia partnerem mężczyzny i kobiety. Można wprawdzie uznać, że w sferze czystej profesji nie ma to znaczenia, ale równocześnie ten niuans ma wpływ na komfort bycia razem. Wartość czwarta to otwarcie na dialog. Lubię takie oczywiste stwierdzenie, że dwa monologi nie tworzą dialogu. Istotnie, kiedy każdy z partnerów zajmuje się wyłącznie swoją kwestią, bez żadnego związku z kwestią partnera, dialog po prostu nie istnieje. W równej mierze to dotyczy to dialogu w muzycznej profesji, jak i w zwyczajnym byciu razem z drugim człowiekiem. Wartość piąta to gotowość rozumienia odmienności partnera. Wprawdzie wiadomo, że każdy człowiek jest jednostką unikatową i niepowtarzalną, ale w zwyczajnych relacjach nadal często zapomina się o tym. Dotyczy to szczególnie dłużej trwającego układu z partnerem lub partnerami. Te zrozumiałe odmienności mogą się stać problemem, kiedy w miejsce atrakcji zaczyna się pojawiać trudna do uniknięcia irytacja. Nie należy też do najłatwiejszych zaakceptowania faktu, że w równym stopniu gotowość rozumienia odmienności partnera dotyczy nas samych. To znaczy, że partner winien wzajemnie rozumieć nasze odmienności, podobnie jak my jego. Nieoceniona jest oczywiście świadomość tego zjawiska, która ułatwia poruszanie się po tym delikatnym i nader drożliwym terenie. Wartość szósta to wewnętrzna przestrzeń. Chodzi mi o przestrzeń myślenia, która zapewni bezkonfliktowe przebywanie i współpraca z partnerem, wolne od doktryn, zawężonych preferencji estetycznych, obciążeń światopoglądowych, a nawet moralnych i historycznych, czy nawet śladowych kojarzeń rasowych. Taka przestrzeń w ogromnej mierze zapewnia komfort bycia razem i współpracy z partnerem, niemal całkowicie gwarantuje swobodę wypowiedzi artystycznej, bez poczucia zagrożenia dla komfortu bycia razem. Wartość siódma. Zdolność równoczesnego słyszenia siebie i partnera. Jest to jedna z podstawowych odmienności pomiędzy graniem solowym a zespołowym.
Nie będzie z pewnością odkrywcze, jeśli wspomnę, że solista słyszy wyłącznie sam siebie. Z kolei muzyk wykonujący w zespole musi doskonale słyszeć sam siebie i równocześnie słyszeć i rozumieć, co gra jego partner. Jestem przekonany, że to nie tylko zdolność, ale również umiejętność, której można się nauczyć. Nie widzę specjalnego powodu, żeby uświadamiać znaczenie i wartość takiego słyszenia dla fascynacji wspólnego kreowania sztuki wykonawczej i zwyczajnego życia. Bo czyż ta powinność równoczesnego słyszenia i rozumienia siebie i partnera nie dotyczy w równym stopniu wspólnego grania i codziennego bycia razem z drugim człowiekiem? Wartość ósma to kultura bycia z drugim człowiekiem. Chciałoby się powiedzieć, że wymagania kultury są powinnością bycia z drugim człowiekiem w każdej sytuacji, zarówno profesjonalnej, jak i tej zwyczajnej, codziennej. W sytuacji wspólnego działania kultura zachowania się, wzajemnego zwracania się do siebie w klimacie napięcia i zaangażowania w pracy wydaje się być szczególnie oczekiwane. Wartość dziewiąta. Takt w rozwiązywaniu napięć. Jestem przekonany, że w partnerstwie, nawet najpełniejszym i najdoskonalszym, pewne napięcia są nieuniknione. Przecież naiwnością byłoby myślenie, że partnerstwo jest jakąś permanentną sielanką. Napięcia są być może wynikiem złożoności ludzkiej natury, ale również pozornie drobnych sytuacji, które mogą nieść w sobie ukrytą groźbę poważniejszego konfliktu. Wydaje się również, że walka przynależy istocie człowieczeństwa. Ważne, żeby w walce wektory sił były skierowane ku wspólnemu dobru, a nie przeciwko sobie. W sytuacji pojawiających się napięć, takt w ich rozładowywaniu jest po prostu nieoceniony. Warto może też zachować świadomość, że pewne niewygody, które odczuwam podczas bycia z drugim człowiekiem, są w jakimś sensie odwracalne. To znaczy, że partner może również odczuć niewygody bycia ze mną. Wciąż to partnerskie oczekiwania wzajemności. Wartość dziesiąta. Zdolność akceptowania kompromisu. W delikatnej materii pewnych odmienności preferencji estetycznych jest to chyba czymś oczywistym. Za wielce pomocną uważam świadomość, że interpretacja muzycznej frazy wcale nie musi być identyczna u wszystkich wykonawców zespołu, którzy są przecież profesjonalistami i żaden nie proponuje muzycznych nonsensów. A pewne odmienności i niuanse interpretacyjne wynikają ze zrozumiałych różnic indywidualnych, mogą wykonanie wręcz uatrakcyjnić i ubarwić. Próby uniformizacji na ogół kończą się niepowodzeniem. Tu właśnie jest miejsce na kompromis umożliwiający aprobatę odmienności i swobodę wypowiedzi. Wartość jedenasta to szacunek i zaufanie do partnera. Nie tylko oczywisty szacunek do umiejętności profesjonalnych, ale również do wartości czysto ludzkich, postawy życiowej, sposobu postępowania z drugim człowiekiem, umiejętności radzenia sobie z trudnościami i rozlicznymi problemami współżycia. Krótko mówiąc, do wszystkiego, co składa się na pełny obraz osobowości. I ostatnia wartość, dwunasta. Rozumienie niedoskonałości partnera i swoich własnych. Od razu chciałoby się zacytować angielskie "Nobody is perfect" i nie jest to zwyczajne pożegadło.
Rozumienie i aprobata tego oczywistego drobiazgu chroni przed szkodliwą irytacją, a w stosunku do siebie samego pozwala zachować dystans wobec własnych niedoskonałości. Być może nawet zapobiega destruktywnej frustracji i ekscesywnej rozterce. Jak wspomniałem, mój komentarz do encyklopedycznej definicji jest osobisty, nazwałbym go nawet autorskim. Wymiar pojęcia partnerstwa, a partnerstwa w muzyce w szczególności, jest bardzo duży. Dlatego też pewna selekcja ważności różnych jego elementów jest nieunikniona. Elementy, które wskazałem, dla moich celów mogą dać zwięzły i konkretny obraz tej absolutnie fascynującej relacji profesjonalnej i międzyludzkiej. Zdaję sobie również sprawę, że moje dywagacje o muzycznym partnerstwie mają charakter idei, która niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ale pocieszam się, że nawet dekalog ze swoimi nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, jakże często rozmija się z tym, co dzieje się pomiędzy ludźmi. W moim prywatnym dekalogu na przykład od ponad pół wieku wołam: bądź partnerem, a wciąż jeszcze słyszę wokół: bądź akompaniatorem. Kilka słów o nauce partnerstwa. Mądrości partnerstwa każdy człowiek uczy się chyba sam, na własny rachunek, przez całe życie. Ale twierdzę, że profesjonalnych podstaw muzycznego partnerstwa i jego psychologicznych uwarunkowań, zresztą jak wszystkiego z wyjątkiem talentu, można nauczyć. Dokładnie to właśnie próbowałem udowodnić pracą na uniwersytecie. Nie uczę sensu stricto grania na instrumencie. Uczę profesji, ale przede wszystkim partnerstwa. Staram się uświadomić moim młodym podopiecznym, na ogół z pozytywnym skutkiem, walor wspólnego grania, które jest równe w profesjonalnych wymaganiach oraz artystycznych oczekiwaniach graniu indywidualnemu. Przekonuję ich, że artystą jest się zarówno wtedy, kiedy gra się samemu, jak i wtedy, kiedy gra się z kimś. Jedyne, co różnicuje między sobą artystów, to ich talent i poziom profesjonalnej perfekcji. Staram się ugruntować w nich przekonanie, w którego słuszność sam głęboko wierzę, że będąc w przyszłości dojrzałymi, samodzielnymi artystami, realizują się zresztą głównie właśnie w różnych formach wykonawstwa zespołowego i pedagogiki, mają wszelkie warunki, aby robić to z zadowoleniem i satysfakcją, bez poczucia frustracji, degradacji i niezawinionej, wyrządzonej przez los krzywdy. Doprawdy ten psychologiczny aspekt nauki partnerstwa u wszystkich wykonawców wydaje mi się nie do przecenienia. Staram się też usilnie o stworzenie klimatu partnerstwa, sztuki, po prostu artyzmu. Klimat akompaniamentu, usługi, wciąż królujący w sposób jawny lub zakamuflowany, nawet w najbardziej prestiżowych światowych centrach muzycznej edukacji, wydaje mi się tym szczególnie drażliwym, nawet po trosze problematycznym. Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o dość specyficznej, profesjonalnej sytuacji pianistów. Fortepian należy do nielicznych instrumentów, również organy, klawesyn, orkiestra, akordeon, umożliwiający jednemu tylko wykonawcy samodzielne realizowanie całego utworu, wszystkich jego elementów. Można nawet łatwo wyobrazić sobie pianisty, który zrobi światową karierę bez żadnego udziału śpiewających, grających lub dyrygujących
partnerów. Właściwie wszyscy pozostali wykonawcy są od pianisty zależni. Można chyba uznać za oczywiste, że spora część artystycznej aktywności koncertowej instrumentalistów, smyczkowców w szczególności, bez udziału partnerującego pianisty jest niemożliwa. Ileż w końcu można ułożyć programów solowych utworów skrzypka lub wiolonczelisty? Jeszcze drastyczniej wygląda sytuacja śpiewaka, który chyba nie będzie w stanie zbudować sam ani jednego programu recitalowego z utworów a cappella. Warto sobie uświadomić, że kształcenie wszystkich wykonawców, a w przypadku śpiewaków, również przygotowanie nowego repertuaru bez udziału pianisty jest trudne do wyobrażenia sobie. Stawia to przed kształceniem pianistów szczególne wymagania. Profesjonalna perfekcja instrumentalna jest czymś absolutnie oczywistym i staranie o jej osiągnięcie winno być bez żadnych wyjątków kontynuowane aż do uzyskania dyplomu uniwersytetu i oczywiście potem przez całe aktywne życie. Przygotowanie pianisty do sprostania wspomnianym wymogom partnerstwa profesjonalnie i nade wszystko psychicznie również należałoby realizować w różnym stopniu i proporcjach, choćby tylko propedeutycznie przez cały okres nauki, a przynajmniej na szczeblu licealnym i uniwersyteckim. Budowanie wspomnianej już świadomości artysty, której wartość określona jest jedynie walorem wykonawczym, a nie sytuacją, czy gra sam, czy w zespole, oraz rzeczywistość dość jednoznacznie pokazująca, że zaledwie promil kształconych zrealizuje swoje życiorysy w wykonawstwie indywidualnym, nadaje szczególną ważność kształceniu partnerskiemu. W tym kontekście dojmująco przykre i wręcz żenująca jest postawa części pedagogów kształcących w graniu solowym, mających niestety wciąż spory wpływ na opinie i decyzje, którzy uparcie wydają się nie rozumieć artystycznej równości, nieidentyczności, grania solowego i zespołowego. Wciąż ich podopieczni kształceni są w jawnym lub bardziej zakamuflowanym przekonaniu, że wykonawstwo zespołowe jest wykonawstwem niższej kategorii. W moim pojmowaniu jest to postawa wsteczna i wielce naganna. Problem dotyczy oczywiście wszystkich dyscyplin wykonawczych, nie tylko pianistów. Muszę w tym miejscu oddać należną sprawiedliwość tej światłej części środowiska muzycznego, która rozumiejąc profesjonalną równość i życiową ważność grania zespołowego, zaczyna aktywnie uczestniczyć w walce o emancypację grania zespołowego. Ewolucja poglądów i gotowość ich korekty jest jednym z najbardziej pozytywnych i optymistycznych zjawisk, a polaryzacja postaw, jeśli tylko irytacja i agresja trzymane są na uwięzi, ma także swój twórczy efekt. Gwoli uniknięcia możliwych nieporozumień. Raz jeszcze pragnę podkreślić, że uważam perfekcję instrumentalną i troskę o nią za ewidentny warunek sukcesu oraz wartości grania solowego i zespołowego. Oto rodzaj mojego uprzednio już wspomnianego pedagogicznego credo. Postrzegam dwa główne rodzaje wykonywania muzyki: indywidualne, solistyczne i zespołowe. W obu wymagania i oczekiwania profesjonalnej perfekcji oraz mistrzostwa są identyczne. Każdy wykonawca może je równolegle uprawiać, choć w różnych proporcjach, zależnych od własnego wyboru i innych uwarunkowań. Obowiązkiem uczelni akademickiej czy uniwersyteckiej
Mając na względzie dobro sztuki i studenta, jest zapewnienie optymalnego wykształcenia w obydwu rodzajach wykonawstwa wszystkim studentom dyscyplin wykonawczych. Podstawowym, być może najważniejszym obowiązkiem pedagoga wykonawstwa zespołowego, obok zapoznania studenta z podstawami współpracy i partnerstwa, jest nauczenie respektu do tego rodzaju wykonywania muzyki. W przypadku nauczania pianistów należałoby również zaniechać określeń typu akompaniator i akompaniowanie. Są to określenia archaiczne i anachroniczne, nie kojarzące się twórczo i pozytywnie. Również podział na kameralistykę i akompaniament jest mylący, zgoła scholastyczny. Pianista grający sam lub z kimś zawsze powinien być określany mianem pianisty. Podobnie jak skrzypek grający w orkiestrze lub stojący przed orkiestrą, grający sam lub w duecie, zawsze pozostaje skrzypkiem. Bliższe prawdy są również w moim odczuciu bardziej uniwersalne określenia wykonawstwa indywidualne, solowe, wykonawstwo zespołowe. Relacje między wykonawcami zespołowymi winny być określane jako partnerskie, a nie solistyczno-akompaniatorskie. Należałoby też podjąć starania o rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni dla pianistów, szczególnie dla wykonawstwa zespołowego. O takie przedmioty jak czytanie partytur, kontrapunkt, elementy kompozycji, dyrygowania, nawet emisji głosu, w moim odczuciu ma to kapitalne znaczenie dla przyszłego wyboru specjalności, współdecydowania o kształceniu własnego talentu, humanizacji studiów i indywidualnego procesu nauczania. Drodzy Państwo, na zakończenie krótka refleksja o współpracującym pianiście i współpracującym partnerze. W krajach angielskojęzycznych od dość dawna kultywuje się określenie the collaborative pianist, czyli współpracujący pianista, w założeniu zastępujące dotychczasową hegemonię określenia akompaniator. Jest to niewątpliwy krok w kierunku postępu wobec wieloletniego zacofania określającego pianistę, który wykonuje z drugim wykonawcą właśnie pojęciem akompaniator bez względu na wykonywany repertuar. Zresztą echo tych absurdów przybrzmiewa do dzisiaj nawet w ewidentnych światowych centrach. Jeszcze zaledwie kilka lat temu usłyszałem w Nowym Jorku słowa akompaniator wobec pianisty, który brał udział w graniu kwintetu fortepianowego. Wyznaję, że sprzeciwiam się pojęciu współpracujący pianista, a absolutnie optuję za współpracujący partner. U współpracującego pianisty brzmi mi zakamuflowana usługa w jedną stronę, którą pianista jest obowiązany świadczyć współwykonawcy. U współpracującego partnera układ pomiędzy wykonawcami funkcjonuje w relacji wzajemnej. W moim postrzeganiu dwie fundamentalne relacje pomiędzy ludźmi we współżyciu czy w działaniu funkcjonują twórczo jedynie, jeśli są wzajemne. Jest to przyjaźń i partnerstwo. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie przyjaźni lub partnerstwa w jedną stronę. Byłyby to relacje krzywe i fałszywe. Niestety podczas półwiecznego związku z zespołowym graniem z udziałem fortepianu ani razu nie natrafiłem na, moim zdaniem, jedynie słuszne określenie współpracujący wykonawca dla relacji z pianistą. Współpracujący śpiewak, skrzypek, wiolonczelista i podobni. W moim odczuciu współpracujący partner jest jedyną najbardziej kreatywną relacją pomiędzy pianistą i partnerem, bez względu na to, czy jest to instrumentalista, czy śpiewak.
Nigdy nie miałem problemu ze świadomością, że istnieją utwory dla dwóch wykonawców, ale nie utwory dla solisty i akompaniatora. Walor wykonania utworu skomponowanego nie dla jednego muzyka zależy od profesji i zdolności wykonawcy. W szopenowskim polonezie na wiolonczele i fortepian, ten tak zwany akompaniament fortepianu, grany przez Martę Argerich, autentycznie ustawia na drugim planie wiodący element wiolonczeli Miszy Majskiego. Zdarzyło mi się też trafić na kpinę ze strony amerykańskiego autora wobec oczekiwania, moim zdaniem całkowicie słusznego, że śpiewak ma obowiązek współpracy z pianistą w równym stopniu, jak pianista ma obowiązek współpracy ze śpiewakiem. Bo ma, proszę szanownego autora, nawet już od samego początku pieśni. Udawało mi się bez specjalnego wysiłku przekonać studentów albo uczestników masterclasses, że pieśń zaczyna się nie od śpiewu, tylko od pianisty. Doprawdy jeszcze nie usłyszałem, aby Gute Nacht zainicjował pianista, nie śpiewak, przekonująco. W moim odczuciu współpracujący pianista w duecie pełni funkcję praktyczną, wspierającą wykonawcę nie pianistą. Współpracujący partner bierze bezpośredni udział w kreowaniu artystycznym. Wprawdzie zdaję sobie sprawę, że szkicowany tu temat nadawałby się, no może nie na trylogię, ale co najmniej na esej lub felieton. Zdecydowałem jednak posłużyć się mą ulubioną formą kompaktu. Niemal same fakty i refleksje bez literatury. A poza tym wciąż mi brzmi echem staropolskie. Mądrej głowie dość dwie słowie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.